Siema, jestem Bizonej, a to jest Stalker. Zawiodłem się na barmanie. Zawsze obalaliśmy flaszkę Kozak i było elegancko, a potem okazało się, że gościu nie ma amunicji 9.39 i przyjaźń się skończyła. Plan na odcinek jest taki. Po pierwsze, kupić tę amunicję 9.39 u doktorka i ogólnie, oła moje oczy, idziemy sobie do Czerwonego Lasu. Tak, dokładnie, idziemy do Czerwonego Lasu i mamy dotrzeć do anten. A misja to jest ogólnie, mamy wyłączyć mózgozwęglacz, więc jeżeli ja się nie zwęglę, próbując się przedrzeć przez monolitowców, to będzie świetnie. To będzie genialnie, bo zapewne ich tam będzie mnóstwo. A później, jeżeli okaże się, że wszystko będzie dobrze, pójdziemy sobie do Prypeci, do hotelu, do pokoju Strieloka i ogarniemy jakiś dekoder, jakiś deszyfrator, tererere, bo jest nam potrzebny, żeby coś tam zrobić. Nie pamiętam do końca co, ale dlatego, że w sumie to nie wiem. Także tak to mniej więcej wygląda. I uwaga, cyk, 1450 tych takich dziadowskich pocisków. I przy okazji, idąc sobie tutaj do Jantaru przez Instytut Agropromu, o właśnie, i wysypisko, znalazłem parę artefaktów. No i jeszcze, właśnie, dałbym gościowi nogę snorka, stopę snorka, bo on lubi takie fetysze, nie wnikam. Potrzebuję zlecenia, część ciała snorka, jestem gotów, przyszedłem z powiedzieć zlecenia, wypłynny ten 2,5 koła. Uwaga, BOOM! O, uwaga, BOOM! BOOM! O, gościu sobie siedzi za samochodem. To po raz ostatni! O-o! Widzę tam chyba dwóch. Dobra, jeden leży, ale jeszcze drugi został. Boże! Tych takich zwyczajnych przeciwników to dosyć szybko da się położyć tym walem. Monolitowców raczej już nie, chociaż jak im się walnie w bułę. Dobra, przechodzimy. O, czerwony las. Czerwony niczym wino. Maciek. Coś, co z tobą zrobili? A tutaj, co to za głowy? Aż się gra zacięła, bo była po prostu w szoku. Kogoś tam widzę na horyzoncie. Przeciwnicy! Wszędzie prze... BOOM! A ty te ty te ty BOOM! Ta! Pa! Ta! Nie! Czemu mam zeza? Jeszcze jeden gdzieś tam był. Zakichaniec. BOOM! Oj! No gościu! Mówiłem, żebyś zawiązał sznurówki. To nie. No i się potknął. I umarł. A tu następny. BOOM! Czemu tu wszyscy mdleją? Co jest z wami? Wcale nie jestem psychopatą. Ten tą ręką kręci. Stary, nie wkręcaj żarówki, tylko dawaj co masz. Hej stary, co tam? Monolit. To jest gościu z monolitu? Nie wygląda. A, bo to jest taki gościu najniższej rangi. On nie zasługuje na egzoszkielet. Bakan. Myślałem, że jakiś taki lepszy będzie. I przy okazji, misja dla tego gościa z monolitu, tego przywódcy, gdzie trzeba było znaleźć w elektrowni jądrowej, tak? Jakąś zmodyfikowaną broń. Przepadła, bo za długo zwlekałem. O kurde, o Boże, o, flashbacki z Wietnamu. To było śmieszne, okej? Ja kojarzę to miejsce, wszystko przypomina mi się, to jest koszmar po prostu. Ej! Oj, ta radiacja. Jak oni tutaj w ogóle mogą funkcjonować, ci monolitowcy? Chyba są tak naćpani, że już sami nie wiedzą, co się dzieje. O! Właśnie, tak świecę tutaj ten latarkiem. A tutaj trzeba cyknąć gościa, a tu nas... Uwielbiam, że ta broń jest wytłumiona. Ale muszę wziąć leki przeciwpromienne, nie? Bo inaczej będzie ciężko. Dobra, zjem się to. I powinno mi się HP zregenerować do pełni. Tylko, że ogólnie w tym miejscu jest beznadziejnie być, więc idę. Chociaż ten gościu tutaj... Pancerz jakiś, wow! Okej, okay, o kurde, o Chryste Panie, Marlboro! Co ty tutaj masz, stary? To se wezmę... A gdzie jest twoja pukawa w ogóle? Ej, stary! O kurde! Leki przeciwpromie... Chyba umarłem? Tak. Stalkier! Dawaj, cyk! Cyk, pyk! Dawaj tego gościa, szybko przeszukuj, elegancko, pyk, pyk! To już mnie nie interesuje, złaś. Złaś. Nic się nie dzieje. Ja w ogóle myślałem, że to jest. Że będzie gorzej, okej? Okay? Dobra, dawaj. Szybko to, pum. Jeszcze żyję, to coś sobie tutaj wszamam. Szybko. Powoli radiacja schodzi. Tak samo jak moje HP, dawaj szybko do góry. Jesus. W sensie do góry. Używaj apteczki. Jak to wygląda? SWD. Wow. Watch magnum. Tylko czy ja tego chcę w ogóle? Po pierwsze, to waży dużo.
Po drugie, to nie jest aż takie cenne. To też tak w sumie. Wyprodukowane przez jeden instytut badawczy w Kijowie i oddana do użytku dla powinności. O kurde. Ktoś tu idzie. Okej, po pierwsze, ty gościu, umieraj. Umieraj. Wow! Okej, taktyczne przesunięcie. Kompletnie tobie nic nie daje, bo i tak nic nie widzę. Dawaj, tutaj jest, tutaj. Okej, les, kurde, wajze, les. Aha, zarobiście. Tam jest jakiś gościu, tam jest jakiś gościu, martwy gościu. Tak to mogę jedynie ten więcej określić. O, jest. I see you, motherfucker. No i co, snajperku, he? Dostałeś w kolano i cię nie ma. Ale mi radiacja bije. No chyba ktoś wypił za dużo, nie? To nie jest sprawiedliwe, okej? Nie mam tutaj aż tylu tych leków. Ja wiedziałem, że tutaj jest dużo radiacji, ale nie sądziłem, że aż tyle. Wyśmienicie, będzie mi teraz to biło dziadostwo, nie? Trzeba będzie używać leków na promieniowanie i tyle, no to co poradzę. No nic. Aha. Słyszałem coś, chyba zombiaka. O, a tutaj monolitowiec. O ty gnido. Tak se stoi tam po... Czy on mnie nie widzi? Ale ten drugi mnie widzi. Stoi, 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 stoi. O kurde. Dobra, dawaj szybko to. Apteka. Apteka, dawaj, dawaj pan. Mogę sobie coś zjeść? Dawaj, zjem sobie konserwę. Najlepsza na świecie. O kurde. Pa, 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 pa. Udało się. Żyję. Tam? Tutaj gdzieś? Aha. Ja pierdzielę, no gdzie ten snajper widmo jest? No jest tutaj skurczybek. No i strzela do mnie tutaj. A ja sam mogę już... Umarł? Nie, przeszedł sobie tutaj. Dawaj. Ramonoidowcu zasrany, to nie byłeś chyba tym snajperem, ale kurde, ja zaraz zginę, biegnij. Chodź, chodź tutaj, Wise. O, chyba umarł. Albo się tylko potknął. Gdzieś tu jeszcze drugi był. O, a propos. Albo to jest ten sam. Ja ci zaraz dzierżę, zaraz cię wydzierżawię, ty skurwysynu. Uwaga, pa. Ten, 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 ten. Super siła. O Boże, przestrzeliłem, serio? Wstyd. A, Rafrajerze, bo mnie denerwujesz. O! Co ty, kurde, zasrany? Snajperze, myślałeś, że nie wiem, że tam jesteś? Że się chowasz na pace? Oj, wiem wiele rzeczy o tobie. W końcu jestem stalkerem, nie? Ja słyszałem granatę. Liczę, że się przesłyszałem. Uwaga! O Boże, zmęczyłem się. Poczekaj sekundę. Nie! Jak w filmie normalnie ja i mój przeciwnik. Obaj żeśmy zginęli, bez sensu. Ej! Dawaj. Czemu mnie akurat ta radiacja od tego frajera ten odrzuca, co? Z następny snajper i turbo niesamowita, mocarna radiacja. Dawaj tę pukawę, nie mogę się ruszyć, no to umieram. Dobra, która jest gorsza? Wyrzuć ten. Dawaj! Dawaj, szybko! Apteka to taka wojskowa, żeby nie było. I szybko to, dawaj! Jeszcze żyje, jeszcze żyje. No dobra, nieważne. Nie, pierdziele, już nie biorę żadnego SWD, nie sprawdzam żadnego snajpera, bo oni są najbardziej napromieniowani na świecie. Oh yeah, tak sobie załadujemy, tak... Oh yeah. Trzeba będzie wypróbować, ale jak patrzę, jak się giba ten celownik... nie mogę utrzymać, takie jest to mocarne. Że już wolę se poszczać z tego! A, no tak, bo to był zapis. Okej, jasne. Gdzie jesteś, frajerze? Co tam? Oh yeah! Okej. Jest tu kto? Widziałem, że nadlatuje, ale wierzyłem, że jakimś cudem uniknę. Myliłem się. Oj, oj, oj! Tym razem ci się nie udało, kmiocie! Ała! Dobra, tutaj się już mu udało. Uwaga. Dostał? Umarł? Jest! Tym razem się udało. Tym razem nie miał żadnych szans, ale radiacja ze mną ma już szansę. I to dosyć spore, bo dostaje... Co jest, kurde? A tam jest. Mamo. Dostał? Jak wyskoczył, jak Mario. Ała, ała, ała. A biegnij gdziekolwiek, za jakiś kamień, cokolwiek, stary, pi. Jedz, żuj, orbit, dawaj. Nic nie widzę, dobra, tu jest kamień jakiś. Pod kamień, daj kamienia, schowam się tutaj, pierdziele.
Dobra, dobra, przestań, bo ci zaraz kurde strzelę z kapcia, nie? Przestań mi tutaj nawalać. Nie żyję, gościu, po co to robisz? Dlaczego mnie tak upokarzasz? Cześć, jak tam? Umieraj. Uwaga, cyk następny. Pa, tak się to robi. Leży. Bum! Nie ma gościa. Kumasz to? Nie ma gościa. A tam jeszcze jest? W tym orlim gnieździe? Skąd? Gdzie? Co? No! Gdzie gościu był? No nie, po prostu miałem gościa, ale jeszcze inny gościu był. Nie wiem, co tam ci goście se robili, ale domyślam się. Dobra, jeden leży, jeszcze drugi. Jego chłopak. Aha, słyszę go. Mamo, proszę, chcę przeżyć to. Ty na pewno nie przeżyjesz tego śmieciu. O! Boże, zawał! Ty draniu. Idę do ciebie, gnoju. Idę do ciebie normalnie, full auto ci wystrzelę prosto w mordę! Wcale nie czuję żadnej satysfakcji. Powiem tak, to też wywalę. Załóż kombinezon, a kiss my ass. Uwaga, trafię przez to. Nie, niestety nie. Nawet przez to je trafię. Nawet go w rękę... Aha, dostał i umarł. Musiał tam mieć jakąś szczepionkę czy coś. Oła, oła, oła. Dobrze, że mam jakiś zapas, nie? Tych leków przeciwpromiennych. Gościu tutaj miał tą rakietnicę. O, ale miał też coś ciekawszego. Bullshit. Co? Jaki bullshit? Sam jesteś bullshit. Co tam, Wajzo? Wow! Wow! Następny! Wow! Wow! Haha, ty co tak? Gdzieś ty strzelał, co? W kosmos? Do, może do Ilona Maska, co? Tam, do tego jego rakiety. X-583. Kurde! O mój Boże, skończyła mi się amunicja. Ale przynajmniej wiem, gdzie są przeciwnicy. Dobra, już nie wiem. Nie żyje? Umarł od radiacji, co? O, z ukochanym. Wszystko jasne. Ej, szybko! Szybko, lecz mnie, lecz mnie, lecz mnie! Użyłem dwóch apteczek, żeby przeżyć. Proszę mnie, gro, nie zabijać. Okej, okay, możemy się umówić na taki interes. Proszę. O, to jest ten wichur. Ale wichru nie chcę. O, ale to chcę. Pap, dziękuję. PUBG. Aha. Już wszystko wiem. Już wszystko widzę. W ogóle, czy to są rury, które są do mnie nastawione agresywnie? Tak to wyglądało, jakby mi je wykryło. Ej, uważaj. Tam jest rura. Ona cię nie lubi. Okej, okay, spoko. Ła, ale... No bo nie. Okej. Okay. No nie. Cześć. Umieraj, Wizot, po pierwsze. Idę naprzód, tam jest snajper. Muszę go jak najszybciej uciszyć. Ale go też nie widzę za bardzo. Chyba w tym miejscu jest radiacja. I to mocarna! Dawaj, gdzie jest gościu? Oj! Nie, nie, kurde! Ajajajajaj, o mon dieu! Gin, wyśmienicie. Teraz następny by się przydał też, gdzieś tutaj frajer jest. Okej, okay, do widzenia, proszę bardzo. Tak się robi gry, speedrunuje je. O Boże. Gdzie tam się kurde kłócasz, słowiański przykus, tak jak twoja była to robiła mi. W sensie, kucała. Okej, okay, kucała. Umrzyj, okej? Okay? Tu jest jakiś... helikopter? Wow! Pa! Na przystanek Alaska! Gdzie jest jakiś snajper? Tam gdzieś, aha, że... Tam jest. Co tam, Wajzo? Umiera się fajnie? To bombastycznie, nie? Ładuj, Stierlok, co ty sobie myślisz? O! Jakie się tutaj pojawiło teraz od tryliona 500 milionów ich? Okej. Okay. O! Co tam? Dostałeś w jaja. Umieraj. Takie są zasady. O mój Boże, ale mnie tutaj bije coś. Panie, bije mnie to jak normalnie moja była żona. Co? Co to idzie? Pies. Puma. Ojejku, wamistan, co wyjesz? Co syczysz? Co? Dostała? Strzała? To umiera. Ja tak idę sobie przed siebie, nie? I nagle widzę jakieś miejsce i już mam flashbacki, jak bardzo miałem przerąbane, idąc tutaj poprzednio grałem. To zostaje w człowieku na zawsze. O kurwa. Okej. Okay. No tak. Coś takiego. Aha, będzie tego pewnie więcej, co? Wyśmienicie. To tylko iluzja. Bum! Pijawka duchowa. Uduchowiona. Ała. Bum. Przez ten mózg z węgla. Czy to wszystko tego wina? Tego dziadostwa. Panie, za co ja płacę? Za takie rzeczy?
O! 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 Uwaga, patrz. Co tam się dzieje? Oj, 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 oj. Piękne. Jak będę wracał z powrotem, to warto by było się tutaj bardziej rozejrzeć, nie? Po tym miejscu, bo coś czuję, że jakieś artefakty pomijałem. Chodź tam! Bum! Masz ciosa! Ła, 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 dobra, 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 idę, idę. Spokojnie, powolutku! Wow! Nie! Ta, 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 ra, para, pap, pap. Wybuchaj tam! O, o, o! W ogóle nie było dźwięku wybuchu. Ale jajca, to chyba zwykła beczka, bo nie wybucha. Aha, a tam coś czuję, już ktoś jest, co? Nie, zginął. Pff. Twoja pułapka, czy to moja pułapka była, bo ja już nie ogarniam. Chodź, co tam, Pumo, umieraj. Uwaga, kopnie ją. O! No widzisz? No właśnie, jak ja cię nie załatwię, to anomalia to zrobi. Ona jest na moich usługach. Jak to wygląda? Docieramy, docieramy, docieramy do miejsca. Babo, wiedz, że to nie ja zjadłem tego torta z lodówki. Wiem, że nie wrócę. I ogólnie będzie przerąbane. Hej, co tam, stary? No i się ukrył. Ha! I umarł. No i to. Ma tak być. Ukrył się, a potem umarł. Oh yeah, jesteśmy. Wow! Pa, 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 pa. Nie ma mnie. O! Hej. Ten snajper padł. Okej, myślałem, że przeżył w jakiś sposób, ale... Wow! Ale mam szczęście czasem, nie? Głupi to ma szczęście. W sensie, mądry, mądry. Opa. Gdzie... Jak ja mam? Tam ktoś jest? Tam ktoś jest, faktycznie widzę tutaj lufę, jego małej lufy. Ała, ała, co? Aha, super, super, a ja nie widzę jeszcze nikogo tutaj. Kompletnie. Gdzie kto jest? O, tam jest, tam jest. Widzę cię, typie, czekaj, 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 sekunda, moment, moment, moment. Uno momento, senior, tam jest. Nieważne. Ej. Gdzieś to następny jest, co? Tak. Jest? Nie, to był ten. Okej. Okay. Załatwiony. Uwaga, pa, parkour. Tam, 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 tam. O! O! Kurde! Ej! Franek! Do kogo ty strzelasz, he? Co to jest? Jakaś świnka Peppa. Następna. Okej, okay, dobra. Może nie będę z tym łaził. Co to jest? Wow! Ale snajpera, panie! Co to, na co, na jaką amunicję to jest? To jest chyba najlepsza snajpera, jaka jest. Wow! Mam w ogóle do niej amunicję, pewnie to jest parę pocisków, bum. O kurde, dobra. Myślałem, że będzie lepiej. Ale wielka! O yeah. Tylko nie ta pijawka, która... snork. Okej. Okay. No umieraj, co się gibasz? Nie jesteś Snoop Dogg. A ty przestań mnie gryźć w łydkę, duchu. Czemu mnie tutaj... O kurde! Czemu mnie to tutaj bije? Ej, serio? Odpierdziel się, co jest? Jaja se ktoś robi? Co to za radiacja kosmiczna? To tak było normalnie w poprzedniej grze? Cześć. Umieraj. Znajdź wejście do bunkra sterowniczego. O ile przeżyję, to nie ma sprawy. Ej, co tam, Stef? O kurde! Pam, 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 wylatuje stąd w kosmos, o nie, dobra, wczytuję grę. Aha. Snajper, snajper! Albo ktoś, kto ma taką ciekawą spróbę. Tam jest? Tam jest, tam jest, tam jest. O, umarł. Te pociski jak opadają, fajne, fajne. Fajna mechanika, super. A, dawaj mi tutaj to wszystko, bom, bom. Nawet tę amunicję beznadziejną. Nie, tego, to akurat weź. Wsadź se, wiesz gdzie? No właśnie, tam. Tak jak ty, też se wsadź. Pocisk. Nie, czemu? Jak to jest możliwe? Panie, jak ja stałem sobie tam koło znaku proszę nie wjeżdżać, a gości mnie normalnie rozjechał pociskiem. Dobra, do widzenia, stary. Potknąłeś się o własne nogi. A co my tu mamy? O, proszę bardzo, ten kombinezony wolności, jeśli dobrze się nie... ten... Wow! Jeśli się nie mylę... Aha, ktoś tu wchodzi ostro z buta, widzę. Wow! Wow! Gościu ze szczelby, może ma jakąś fajną, ha? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Winchester, o, aha, Winchester, serio, co to za dziadostwo? O, o, przepraszam bardzo. Jurik Pazur, no, 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 widzę, że miałeś fajne rzeczy, apteczka ulepszona, jest jak najbardziej w cenie. Opa. Boom! Co to było? Gościu nawet nie wiedział, co się dzieje. No dobra, lordetko, powiedz mi coś, czego nie widzę.
W sensie, pokaż mi coś, czego nie widzę. Powiedz mi coś. No słuchaj, no to gościu stoi tam za rogiem, koło pizzerii, następny tam koło KFC. To jest w ogóle Sniper Elite, to trzeba go odstrzelić. Proszę bardzo. Pamiętałem o tobie, gnojku. O, a ten co taki super komandos? Hej. No właśnie, tak też myślałem. A ten się patrzy i tak się zastanawia. Co? Ale że jak? Jednostka specjalna. Wow. Aktywacja. I wbijamy do środka tego bunkra. Wyłącz maszynę, aha. Coś czuję, że to nie będzie za łatwe. Chociaż... O, skurde! A ten skąd? No kto wizja miała mi pomóc ze wszystkim, mamo? O, dobra. Następny koleżka z tą taką snajperką elegancką. A masz do niej amunicję? Słuchaj, jaja se robisz? Jak to nie masz? Jak to nie masz? Żałosne. Serio, oni mają te snajperki, ale do niej amunicji nie mają. Coś się chyba musiało może popsuć, czy co? Oła, moje oczy. Czy te oczy mogą kłamać? Na pewno te. Oho, wbijamy. A tutaj mnie ten snork chciał ugryźć w kolano. Nie dałem się mu, ponieważ jestem doświadczonym stalkerem. I takie rzeczy mnie nie przerażają. Dup. O, już czuję się lepiej. Raźniej. A co to jest? A? Aha, dobra, myślałem, że jakiś potwór. Zamknięte. Obskurne korytarze, część pierwsza. A mogę przejść się tutaj? Co tutaj jest? A? A tu nagle coś mi wyskakuje i umieram na zawał. Wow. Ja to tylko przyszedłem wyłączyć mózgo z węgla, czy dranie, okej? Okay? Darujcie se te podchody. Chyba zaczynam sobie przypominać następne miejsce. Coś czuję, że tu będą potwory takie, których nie lubię najbardziej, czyli pijawki. Ale tak mi się wydaje. No, mówiłem. Idą. Boże, ja to po prostu wiedziałem od początku. Foki, niby głosy takich, takie dźwięki foki, nie? Ale potem okazuje się, że jest gorzej. O, tam jest winda do piekła. No cicho, przestań mnie bić radiacją, okej? Idę naprzód. Tylko najpierw muszę sprzątnąć, o Boże. Jak jest takie mrugające światło, to już wiesz, co jest grane. Aha. Dobra, szybko, granat, elegancko. O, to też się przyda na pewno i to tyle. Wyciągaj ten! Co ty robisz? O, zamek szyfrowy. Okej, okay. A zaskichnę. Ładno się mi kręci. Chyba pijawkę wyczuwam. O, widzę, pa. Cześć! Gin! Aha. Czemu nie zdechłaś? O kurwa mać, to jest zbyt potężne. Okej, dobra, umarło. Myślałem, że to jakiś boss mi nie wiem, zapomniałem, że coś takiego tutaj było, czy co? Nie, to tylko... Kurde! Te duchy, demony... No rzucaj se, rzucaj! No rzucaj, co się patrzysz? Co to jest? Tutaj gdzieś jest grubas? Chcesz mi powiedzieć, gro? Ten Jabba the Hutt? Albo... Może nie ma tu już nic? Żadnego potwora, który by mi zrobił krzywdę? E? E? Oczywiście, na pewno jest ten Jabba the kurwisyn. Wow! Cześć! Łap tam! Co tam, jak tam? Oła! Umarł? Nie umarł. Uciekł. Chyba sekpisz, że uciekł. Albo go po prostu tak wybuchło, że zniknął. Wow! Dobra, chyba zniknął. W sensie, no, umarł. Dobra, spokojnie. Ja nienawidzę takich miejsc, oj, nienawidzę. Dobra, weź se to i tamto. O, zarąbiście, wyśmienicie. O, żyje! Super! Jakiś super ultra potwór z niego jest teraz. O Boże, cofaj. Na wstecznym, dawaj! O kurde, super, jak dostanę zaraz beczką. Dobra, to było żałosne, poważne. Umrzesz w końcu czy nie? Co oni tacy potężni są? Tu jest jakiś, nie wiem, tu jest jakaś ich baza? Spadaj mi z tą beczką. Zapytaj, beczka już nie jest modne, woń mi stąd. Ła! Aha, bo ich tutaj jest więcej. Dobra, to było coś w stylu Mario. Ich tu po prostu było więcej, okej, okay, wszystko jasne. Wcale mnie to nie pociesza. O! Ręka Burera. Burer?
Może Brunner? Ręce Burerów posiadają cały szereg właściwości, z których najbardziej interesującą jest wysoka odporność na promieniowanie. Szczegóły tego mechanizmu są całkowicie nieznane. Możesz wnieść swój wkład do nauki, sprzedając ją naukowcom do badań. Okej, ale ja nie przypominam sobie, żeby profesorek chciał coś takiego. Jest tu kto? Ale okej, dobra, spoko. Można sobie zejść na dół, ale można też iść tutaj. A, poznaję to. Mogę sobie pograć w Mario? Nie? Kurde, jak zwykle. Kiedyś to w szkole się grało. Na świetlicy, pyk, Mario, skoki. To były czasy, a teraz? To nie ma czasów. Wyszedłem z drugiej strony. Tutaj była ta szpara, przez którą sobie zaglądałem tutaj. Dobra, myślałem, że tam potwór jakiś będzie. Czyli jakby tutaj to nie ma czego szukać, okej. Muszę zejść na dół. Okej, mam tutaj sobie po prostu zejść elegancko po schodach na dół i tutaj gdzieś to będzie? Ja nie znam kodu do drzwi. Następny kod muszę znaleźć? Jasek ktoś robi? Halo, otwieraj pan! O, ile nabojów! Dawaj, dawaj! Mamy lewo i mamy prawo. Założę się, że po lewej są przeciwnicy, a po prawej jest ślepa uliczka. Okej, co tu? Przetwory chowają na przykład? O kurwa. Hej! Widzę cię, skurwysynu, widzę cię. Co tam bujasz się jak Rezus jakiś? O, no właśnie. Chryste, panie, jak się czaił. Skurczybek. Nie, co tam pijawko, ha? Pu! I to nic osobistego. Aha. Mój ulubiony przeciwnik się aktywował. Kij ci w nos. Gdzie on jest? Halo? Halo? Opa, coś upadło. Podnieś. Podnieś mydło. Gdzie jesteś, Foko? Halo? Mada Foko? O, leci. Zginął, Boże. Chryste, panie. Draństwo. Mogę se to zrzucić? No i co? Kto mnie ukara? Nikt. Au! Chyba, że sam siebie ukaram, Boże. Gdzie ten przeklęty mózgos węglacz jest? Panie, idę już. Tydzień se idę tam, nie? I nie mogę znaleźć tego mózgos węglacza. Co to ma być? To jest jakieś oszustwo? Ktoś se jaja robi ze mnie? Ja jestem poważnym stalkerem. Mam na imię John i pochodzę z Podlasia. Aha. Oho! Czy ja słyszę, że ktoś tutaj dyszy? Przeciwnicy ludzcy? Może zombie? Nie, ale zapewne zaraz się pojawią, jak tylko to dziadostwo wyłączę. Czas to wyłączyć, koniec tego, ja tutaj rządzę. Jestem Strielok, wcale nie zapomniałem, jak mam na imię. I zrobię tu porządek, koniec tego. A więc, chwila prawdy. Czy ta jedna dźwignia wystarczy? Yes! Wykonane zadanie! Woo! Mózgos węglacz wy... Oj. Jeszcze jeden i jeszcze raz. 100 lat, jestem naćpany. To, czego pragniesz, jest tutaj, stalkerze. Chodź. Cmoknij mnie. Okej? Okay? Ruszaj się pan. Wychodzimy stąd. Sytuacja kryzysowa. Natychmiast zabezpieczyć. Parter, pierwsze piętro, główny korytarz. Zlikwidować intruzów, stłumić zagrożenie. Aha. Chyba coś zrąbałem. Już wszystko wiem. Uwaga. A więc tak. Powinienem iść najpierw do Prypeci. I iść do mojego pokoju w hotelu, który się tam znajduje, i ogarnąć sobie kod do tych wszystkich drzwi, a ja zrąbałem i od razu tutaj przylazłem. Więc teraz spróbuję się stąd wydostać, o ile dam radę.
i pójdę do Prypeci, ogarnę sobie ten kod, wrócę tutaj z powrotem, genialny plan, wiem, i zobaczymy. Chociaż może nie, tutaj trzeba wrócić, na pewno nie idę do spełniacza życzeń, to odpada, już poprzednio wybrałem to zakończenie i... No właśnie, nie chcę ponownie, okej? Okay? Dobra, jestem idiotą, przecież sarkofag jest w elektrowni jądrowej. Czyli ja po prostu mam się stąd wydostać i gitara, okej, okay, dobra, spoko. Ja myślałem, że on jest tutaj w tym miejscu, nie wiem dlaczego zapomniałem o tym, ale tak właśnie było. Dobra, mam jakiś zamek szyfrowy? Nie? Okej, okay, no to wypadam stąd. Okej, okay, już granato, jakiś debil. Umieraj, monolitowcu zakichany. O Boże, o nie, o nie, o my gosh, o no, please God, no. Dobra, wyłazimy, wyłazimy stąd. Pełno jest tutaj przeciwników. Na przykład ten frajer, ale na szczęście... O! Koleżka usłyszał, cudnie. I strzela w ścianę? Aha, na pewno mu tym pomożesz, durniu. Hej. Wiedziałem, że tutaj jesteś. Wiedziałem. Dlaczego? Ponieważ... W sumie to nie wiem, po prostu miałem takie przeczucie. A tutaj na górze jest! Sean Van Tai, okej, okay. Oho. Tutaj idzie ktoś. Tutaj tędy przyjdzie, uwaga, pa. Ja to wiem. Byłaś, gościu, ja to wiem, że jesteś, okej? Okay? Widziałem twój kawałek truchła. Hmm? Właśnie. Ile w ogóle mam pocisków? Jeszcze 1000, panie. Pff. Tego to mam pod dostatkiem. Boże, ale to było szybkie. To też? Bang? Niedługo taka kubka będzie wielgachna przeciwników jak na wysypisku, nie? Może mi ktoś powiedzieć... Okej. Okay. Nie, nie. Znowu by ktoś poszczelił przez ścianę. Kurde, jak ja mam walczyć z takimi przeciwnikami? Chyba, że gdzieś tutaj gościu w cieniu siedział. Wyjdzie typ? No wyszedł normalnie ze ściany. Co jest, gro? Gościu się wyszedł ponownie ze ściany. Hej, w następnym odcinku wyłazimy z tego miejsca. Dzisiaj to będzie na tyle. Także siema.